Myślę, że coś już wiemy o zmiennych. Tak jak mówiłem, zmienna może mieć dowolny symbol, lecz zwykle używamy liter, bo litery piszemy na co dzień. Najczęściej jest to x, y, z, a, b. Używa się też liter greckich, jak theta, ale parametrowi o zmiennej wartości można przypisać każdy symbol. Spośród tych symboli najczęściej używanym w algebrze, a nawet w całej matematyce, jest litera x. Ale pozostałych liter też się używa. Chociaż x stosowany jest powszechnie, wiąże się z nim pewien problem. Rzecz w tym, że bardzo przypomina on znak mnożenia używany w arytmetyce. W arytmetyce działanie 2 razy 3 pisze się tak. Ale gdy zechcę użyć zmiennej i napisać 2 razy x, to jeśli użyję tego jako znaku mnożenia, uzyskam coś takiego. Znak mnożenia oraz x wyglądają bardzo podobnie. Jeśli nie będę pisał starannie, mogę się pogubić i zapomnieć, czy to było 2xx, czy 2 razy, coś tam. Nie wiadomo, co to jest. Ponieważ łatwo się pomylić, ponieważ ten fragment jest bardzo dwuznaczny i można go źle zrozumieć, staramy się unikać używania tego znaku mnożenia w wyrażeniach algebraicznych. Zamiast tego mnożenie zapisujemy na kilka innych sposobów. Zamiast pisać 2 razy x w ten sposób, możemy napisać 2.x. Chciałbym podkreślić, że to nie jest znak dziesiętny. Znajduje się nieco wyżej. Używamy go, bo taki znak na pewno nie pomyli się z żadną z tych liter, ale dla ludzi przywykłych do krzyżyka to może być problem. Spytają 2.x, co to w ogóle jest. Umawiamy się, że jeśli na przykład x równa się 3, to taki zapis znaczy 2 razy 3. Inny sposób to napisać dwójkę i tuż za nią postawić x w nawiasie. To także należy rozumieć jako 2 razy x. Dla x równego 7 to znaczyłoby 2 razy 7, czyli 14. Jednak najczęściej stosowany sposób to pisanie x zaraz za cyfrą. Takie wyrażenie nawet czyta się 2x, ale w rzeczywistości oznacza ono 2 razy x. Dlaczego nie piszemy tak zawsze? Bo byłoby mylące w takim przypadku. Gdybyśmy zamiast 2 razy 3 napisali 2,3, wyglądałoby to jak liczba 23. Dlatego tak nie piszemy. Tutaj występuje litera, więc od razu widać, że nie jest częścią liczby. Że to nie jest 20 ileś, tylko 2 razy x. Te wszystkie wyrażenia znaczą to samo. 2 razy x, 2 razy x i 2 razy x. Skoro to jasne, spróbujmy zrobić kilka przykładów, aby przygotować was do modułu z ćwiczeniami. Jeśli was zapytam, ile to jest 10 odjąć 3y? Ile to jest równe, jeśli y równa się 2? Proste. W miejsce y podstawiamy 2, bo y równa się 2. Jeśli zmienimy y na 2, uzyskamy 10 odjąć 3 razy 2. Najpierw mnożymy, bo to działanie ma wyższy priorytet. 3 razy 2 to 6, a 10 odjąć 6 równa się 4. Zróbmy kolejny. Powiedzmy... Sam nie wiem, może 7x odjąć 4. Napiszę to też na zielono. 7x odjąć 4. I mamy to obliczyć, wiedząc, że x jest równy 3. W miejsce x'a podstawiamy 3, zatem to jest to samo, co 7 razy 3. 7. Zapiszę tak, żeby nie wyglądało jak liczba. 7 razy 3 odjąć 4. I znów, mnożenie ma wyższy priorytet niż dodawanie i odejmowanie, więc od niego zaczynamy. 7 razy 3 to 21, a 21 odjąć 4 równa się 17. Mam nadzieję, że ten wstęp zachęci was do skorzystania z modułu ćwiczeń, gdzie znajdziecie bardzo wiele takich przykładów.